Jeśli zastanawiasz się, jak nie stracić pieniędzy na nietrafiony marketing. Dlaczego warto mieć bazę klientów? Jak stworzyć dobry system rekomendacji? Jakie są punkty zapalne w social media? No to zostań z nami teraz, bo będziemy dzisiaj rozmawiać o marketingu. Z tej strony Ania i Paweł. Jak wiesz, prowadzimy serię materiałów związanych z biznesem, z DNA biznesu i dzisiaj będziemy chcieli z Wami porozmawiać na temat tego, jak prowadzić marketing w małej firmie, którą zresztą sami prowadzimy. Zatem jak to jest z tym marketingiem, Paweł? Tak, to jest temat, który zawsze podnosi mi ciśnienie. Niezależnie od tego, z kim współpracujemy, czy jesteśmy zadowoleni, czy też nie, bo doświadczenia mamy różne, a tak naprawdę to mamy słabe. Pamiętam jedno z takich najmocniejszych wyzwań, jeżeli chodzi o marketing, gdzie już byłem prawie gotowy powiedzieć, że jak zobaczę kogoś od marketingu, to mogę mu coś po prostu zrobić. Pojechaliśmy na wakacje, mieliśmy bardzo profesjonalną firmę, nie będę wymieniał nazwy jej. Zresztą potem się zrehabilitowała bardzo, żeby było jasne. Tak, ale to, co przeżyliśmy, to nasze. W każdym razie zostawiliśmy dość duży budżet. Pojechaliśmy na wakacje, powiedzieli, zapewnili nas, słuchajcie, tylko będziecie później bilety liczyć i kasę, bo ludzie tak się będą zapisywać. Więc zostawiliśmy kilkanaście tysięcy, opalamy się, czytamy książkę i co się stało? I budżet zniknął w ciągu kilkunastu minut, a my z tego budżetu, dzięki temu budżetowi, mieliśmy aż 0 biletów sprzedane na nasze szkolenie. Nie to, że nic nie było. 0. Po prostu totalne 0. Więc zostawienie budżetów, zostawienie marketingu obcym osobom i jeżeli nie mamy nad nim kontroli, nie jest do końca dobrym rozwiązaniem, chyba że już współpracujemy na tyle długo, że wiemy, co robimy. Każdy wie, co robi. Znaczy nie chcemy teraz, żeby wszystkie agencje marketingowe psy na nas wieszały, bo to kompletnie nie o to chodzi, bo i ta agencja, z którą współpracowaliśmy i gdzieś tam dalej jesteśmy w relacji, to nie jest zła agencja. Chodzi tylko o to, że jeżeli chodzi o marketing, to jest coś troszeczkę innego niż większości z nas się wydaje, ponieważ ludziom się wydaje, prowadzącym firmy, że zrobią jedną, drugą, trzecią akcję marketingową, wrzucą w social media jakieś informacje i już klienci do nich przybędą, już będą kupować i w zasadzie wszystko będzie łatwe, proste. Natomiast ostatnie lata jasno pokazują, że marketing to nie jest jednorazowy strzał. Tak, powiedziałbym bardziej, że zaplanowane, spontaniczne działanie. To po prostu musimy umieć, chcieć zaskakiwać rynek. Jeżeli będziemy szli przetartymi drogami, to gdzieś tam ktoś nam wrzuci jakieś szkolenie, jeżeli zrobisz to tak i tak, ja tak zrobiłem, zarobiłem 200 tysięcy, później jestem trochę dociekliwy i ludzie za to mnie nie lubią, bo zadaję kolejne pytanie. Okej, przychodu miałeś 200 tysięcy z tej kampanii, a ile wydałeś na marketing? No 60 tysięcy poszło na reklamę, też nie będę mówił jakichś firm. I dobrze, ile ona trwała? No 3 miesiące. Sam ją robiłeś? No nie, miałem jeszcze 3 ludzi zatrudnionych. A oni za darmo pracowali? No nie. I z tych 60 tysięcy, z tych 200 tysięcy, tak naprawdę zrobiło się 40, 60 po prostu czystego dochodu przed opodatkowaniem. Więc jeżeli mówimy o takich rzeczach, to też miejmy na uwadze, jak słuchamy i kogo słuchamy, bo raz ktoś mówi, że wydał, nie wiem, wyprodukował czegoś tam kilkadziesiąt tysięcy, za chwilę dowiadujemy się, że w ciągu tam tygodnia sprzedał ileś tysięcy i robi na przykład dodruk książki albo dodruk audiobooków. A tak naprawdę jak ci zostaje jeszcze 3/4 materiału do sprzedania, to co? To dodrukowujesz? No właśnie, dlatego warto zadać sobie pytanie, czym dzisiaj jest dobry marketing, jak ten marketing prowadzić w organizacjach, prowadzić w małych firmach, w takich, w których najczęściej nasi klienci przebywają. Więc pierwsza zasadnicza rzecz, jeżeli chodzi o marketing, to żeby to był stały proces. To nie może być pojedyncza akcja marketingowa, dlatego na marketing zarabiamy sobie, na skuteczny marketing, czy jego rezultaty zarabiamy sobie przez cały czas. Kiedy jesteśmy w biznesie, kiedy jesteśmy poza biznesem, kiedy jesteśmy na wakacjach, kiedy jesteśmy w sezonie i trzeba sobie też odpowiedzieć na pytanie, które media społecznościowe ty sobie wybierasz do tego marketingu, bo są tacy, którzy mówią, że trzeba być wszędzie. Nie do końca, bo po pierwsze musisz sobie wybrać tam, gdzie się dobrze czujesz, po drugie to medium powinno pracować dla ciebie. Czyli jeżeli zakochasz się, nie wiem, w medium, gdzie są tylko zdjęcia i będzie to fajnie działało, na zasadzie, że ludzie będą mieć dużo polubień, ale nie będzie końcowego wyniku, czyli nie będzie z tego biznesu, nie będzie z tego pieniędzy, to znaczy, że to medium nie do końca jest dla ciebie. My przecież wiele razy szukaliśmy i ładnych parę lat trwało, jakie medium dla nas pracuje. Mało tego, dalej się uczymy. Zatem to ty musisz podjąć decyzję, czy inwestujesz w Facebooka, czy inwestujesz w LinkedIna, czy może Instagram bądź Pinterest, a może Twitter jest twoim medium. My w tej chwili inwestujemy w medium, w którym tutaj jesteśmy z tobą, to jest YouTube, ponieważ jest to medium, które no myślę, że oboje czujemy. Tak, Paweł? No czujemy, ty czujesz, a ja muszę powiedzieć, że jakbym mógł zlikwidować media społecznościowe, to mnie zlikwidował. Ale na YouTubie czuję się najlepiej. To nie znaczy, że go super kocham. Po prostu trzeba to robić, to jest marketing. Lubię się dzielić wiedzą i ten YouTube najbardziej mi pasuje. Widzicie, kolor mózgu Pawła jest trochę inny niż mój. Natomiast co jest ważne, jeżeli już zaczynasz tworzyć treści marketingowe i wiesz, że to jest nieprzerwalny proces, to przede wszystkim zastanów się, do kogo chcesz ten przekaz marketingowy kierować, czyli kto jest twoim klientem. My tutaj z tobą nie będziemy budować jakiejś persony, bo my nie jesteśmy marketingowcami, natomiast doskonale wiemy, że na przykład nasza usługa szkoleniowa Struktogram no nie jest skierowana na przykład do młodzieży, która znajduje się na Instagramie, czy do grupy osób, które gdzieś tam dopiero co startują w rozwoju osobistym. Tak, często mamy rozmowy na ten temat. Współpracujemy też z młodymi osobami i mówią nam, no Paweł, ale to jest super, to jest fajne. Ja mówię, tak, ale musimy sobie zadać pytanie, dla kogo to jest. Jeżeli to jest dla osób w naszym biznesie, które mają 18-22 lata, to wiemy, że tym przekazem może trafimy do nich, ale co z tego, jak to nie będzie biznes, czyli wygrał. My dajemy coś od siebie, ale też coś chcemy. Więc na przykład my mamy grupę docelową ludzi w średnim wieku. W średnim wieku, tak, czy bardziej moim niż Pawła? Najmocniejsza nasza grupa docelowa i tam kierujemy swoje działania. Okej, myślimy też o innych, ale te 80% skupiamy na tej grupie docelowej. To jest podstawowe pytanie, żeby się po prostu nie wypalić w mediach, w ogóle w pracy, w biznesie, bo strzelasz. I co z tego, że trafiasz, ale żadnego skutku z tego nie. Dokładnie. Trafiasz w nic. Co dalej, kiedy już wybierzesz medium społecznościowe, zdecyduj, w jaki sposób będziesz przekazywać informacje, czyli jaka będzie ta twoja rola przekazu. My w tej chwili tutaj występujemy do ciebie modelem wideo. Możesz też pisać artykuły, możesz prowadzić bloga, możesz wysyłać mailing, newslettery, możesz też pisać książki. Pewnie wiesz, że jesteśmy w trakcie pisania naszej wspólnej książki, pierwszej. Znaczy będą dwie, będzie pierwsza i ostatnia. Tak, moja. Pawła, zdecydowanie. I to są wszystko sposoby, w które możesz docierać do ludzi i możesz powodować, że oni będą gdzieś tam mieli z tobą kontakt. Tak, to buduje bardzo mocno marketing. Trzeba sobie też zadać pytanie, czy na przykład ta książka w twoim biznesie czasem nie zabije ci biznesu, bo to w ogóle nie jest ta grupa docelowa, po prostu to będzie strzał w tak zwane nic, jak to Ania ładnie nazwała. My zrobiliśmy badanie, i wierzymy w to, że ta książka pomoże nam. Wierzymy, czy się uda i tak dalej. Nigdy nie ma w 100% gwarancji, że coś się uda. Natomiast zrobiliśmy dużo rzeczy, badań, które wskazują, że nasza grupa docelowa czyta książki. Między innymi. Kolejnym elementem skutecznego marketingu w firmie to jest wysyłanie właśnie mailingu. Takiego, którego klient się nie spodziewa, zaskakującego. Takiego, który daje wartość ludziom. Nie tylko marketing sprzedażowy, czyli taki mailing sprzedażowy, gdzie wysyłasz informację, a właśnie dzisiaj mamy kolejne szkolenie, a dzisiaj mamy dla ciebie książkę, a dzisiaj mamy coś dla ciebie. Bardzo ważne jest to, żeby ludziom dawać też wartość za darmo. I jakby to jest kluczowy element, a kiedy już tą wartość dasz i ludzie do ciebie piszą, no to istotne jest też to, żeby być z tymi ludźmi w kontakcie. Czyli jeżeli w mediach społecznościowych ktoś ci komentuje, to pamiętaj, żeby odpowiedzieć na ten komentarz, na polubienie. Bądź w kontakcie ze swoją grupą docelową, bo to buduje marketing. Bardzo dużo osób, którym my odpisujemy w mediach społecznościowych, one potem do nas piszą prywatne wiadomości i o to, o co nie mają odwagi zapytać publicznie, pytają po prostu w prywatnych wiadomościach, stając się niejednokrotnie naszymi klientami. Tak, my tutaj budujemy tą bazę zaufania tylko dlatego, że ludzie po prostu mają do nas zaufanie. Często są zaskoczeni, że w ogóle odpowiadamy. No tak, no przecież to jest też nasz biznes. No i lubimy to, co robimy, więc to nie jest jakimś takim wyzwaniem. Natomiast lubię to powiedzenie, że spełniamy dane obietnice, czyli jak mówimy, że komuś w czymś pomożemy, coś damy, coś zrobimy, to staramy się to zrobić. Tak. Dlatego obejrzyj nasz materiał, w którym mówimy o tym, jak pieścić klienta o efekcie wow, ale to nie tutaj teraz. Co dalej będzie elementem bardzo ważnym związanym z marketingiem? To jest skuteczny copywriting, czyli umiejętność pisania. Mnóstwo ludzi w mediach społecznościowych, na blogach, w artykułach próbuje dawać treści, próbuje pisać, natomiast z tym pisaniem bywa różnie. My mamy jasną zasadę, jeśli nie umiesz pisać, to po prostu nie pisz. Tak, ale potrafię poprawiać. Tak, Paweł z pisaniem ma sporo wyzwań. Ja lubię pisać i mówią, że podobno umiem, natomiast... Z pisaniem, skutecznym pisaniem i ładnym pisaniem, tak? No i to jest właśnie ten jego żarcik, w którym się ciągle nieustająco tutaj, jak widzicie, popisuje. Więc skuteczny copywriting to kolejna metoda do tego, żeby prowadzić marketing w małej firmie. Co jeszcze, Paweł? No, trzeba tworzyć tak zwaną bazę naszych klientów, ludzi, którzy nam po prostu będą ufać, wiedzę, którą przekazujemy lub usługę, towar jest dla nich potrzebna. To, co jest kluczowym elementem, mnóstwo ludzi opiera cały swój marketing o media społecznościowe. Co się wydarzy, jeżeli w którymś momencie zwinie się Facebook, zmieni się, nie wiem, Instagram. Jeżeli Ty masz w swoim zasobie firmy bazę, czyli masz maile do swoich klientów, kontakt do swoich klientów, jesteś w stanie zawsze do nich w jakiś sposób uderzyć, dotrzeć, tak, skontaktować się z nimi. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby tworzyć swoje bazy klientów. Jak to robić? Będziemy o tym mówić w kolejnych materiałach. Tak, koncentruj się na promocji jednej rzeczy. Nie 15 produktów, 15 usług, tylko zadaję sobie pytanie, co chcę wypromować i do kogo mam to skierować. Cała nasza kampania marketingowa, w której Ty też uczestniczysz, nazywajmy rzeczy po imieniu, w której dajemy Ci wartość, tak jak tutaj jesteśmy za darmo, gratis, jest skoncentrowana na naszym jednym projekcie, który będzie miał premierę późną jesienią. Więc też wszystko, co robimy w tej chwili, staramy się koncentrować w jednym kierunku. Ludzie mają tendencję do 15 kierunków związanych z marketingiem. My to również przerobiliśmy. Absolutnie, żeby nie było tak, że my jesteśmy tacy świetni i w ogóle wszystko wiemy na ten temat. No tak, no i powiedzmy prawdę. No, jest niedziela, jest czas przed obiadem, jest piękna pogoda. Zamiast pójść sobie na taras, poczytać książkę, my dzisiaj pracujemy, dając Wam wartość. Jeżeli Wy zobaczycie w tym coś dla siebie, to będziecie bardziej skłonni po prostu to kupić kiedyś, tak? Normalne. Bo marketing relacyjny, marketing, w którym pomagasz ludziom, dajesz im mocny content, czyli mocną wiedzę, dajesz im kontekst, czyli pokazujesz, jak mogą to wykorzystać i naprawdę zaspokajasz ich potrzeby, czyli nie tylko, wiecie, te takie hasła sprzedażowe pod tytułem zaspokój potrzebę klienta, tylko naprawdę dajesz klientowi wartość, czyli jak my to nazywamy mięso, to rzeczywiście to potem przekłada się na rezultaty. Jeżeli chodzi o biznes, są to po prostu rezultaty sprzedażowe. No tak, bo jeżeli ludzie dostają to, co dajesz, a oni tego potrzebują, no to tworzy się to właśnie relacja, magiczna relacja. Co jest ważne, ludzie muszą tylko wiedzieć, czym Ty się zajmujesz i co Ty robisz. Bo myślę, że wyzwanie największe jest w tym, że my chcemy prowadzić akcje marketingowe, woalując tematy, którymi się zajmujemy. My to dostrzegamy bardzo często, szczególnie w marketingu sieciowym, gdzie ludzie jakby troszeczkę wstydzą się powiedzieć wprost, rekomenduję produkty zdrowotne, sprzedaję, nie wiem, jakieś tam środki, nie chcemy tutaj teraz kryptoreklamy nikomu robić. Ludzie jakby nie do końca mówią wprost, o co im chodzi. Krążą jakieś dziwne historie. No tak nie sprzedasz swojej usługi i swojego produktu i nie zrobisz skutecznego marketingu. Tak, ale z drugiej strony też nie można być nachalnym. Trzeba po prostu ludziom dawać to, czego oni chcą. Jeżeli ktoś potrzebuje produktów, no, marketingu powiedzmy sieciowy. Ja ciągle mam wezwanie z jedną firmą, gdzie chciałbym kupować płyny, proszki. Generalnie chciałbym to robić na telefon, czyli dzwonię do kogoś, mówię, potrzebuję to i to. On mi mówi, wtedy i wtedy dostaniesz i mam wyzwanie. I wyzwanie jest dokładnie z tym, o czym Paweł mówi, plus jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą. Ostatnio w naszej książce pisaliśmy na temat wystąpień publicznych i tego, że większość przedsiębiorców ma trudność z tym, żeby powiedzieć wprost o tym, czym się zajmują. To jest dokładnie temat, o którym mówiliśmy. Jest taka fajna metodologia, która się nazywa elevator pitch. Tak, to jest ostatni temat. Przedostatni? Przedostatni, okej. Ale ta umiejętność powiedzenia czym się zajmuję? W bardzo krótkim czasie. Nie wiem, czasem może to będzie 20 sekund, czasem to będzie minuta, ale w krótkim, skondensowanym czasie, gdzie mogę przedstawić to, co robię, żeby to kogoś zainteresowało. Czyli elevator, dlatego że podczas jazdy windą masz powiedzieć swojemu rozmówcy, zrobić sobie samemu marketing, czym się zajmujesz. I większość ludzi nie potrafi tego zrobić. Bywamy bardzo często na spotkaniach przedsiębiorców, gdzie oni mają tam 30-60 sekund na to, żeby powiedzieć o sobie. I to, co najczęściej się pojawia, to ludzie takie gładkie gadki wrzucają. Zajmuję się marketingiem relacyjnym. Tego, i ludzie się już wyłączają. Dokładnie. Właśnie, włączyłem się, żeby zajmuję się podniesieniem sprzedaży moich klientów, albo optymalizuję procesy biznesowe firmy. Przecież tego się słuchać nie da. Sprzedającą stronę www. Co to znaczy? Elevator pitch jest wtedy, kiedy ty mówisz w 5 zdaniach. Zajmuje się wszystkim tym, co związane jest z mózgiem ludzkim i pokazuje, jak można to przełożyć na biznes i na relacje z najbliższymi. Tak, a ja mam jeszcze przed tym powiedzeniem, czym się zajmuję. Zawsze pytam, albo często pytam, nie, zawsze nie. Często pytam, czy chcesz wiedzieć, czy tylko tak pytasz, bo jeżeli tak pytasz, to szkoda tlenu, a jeżeli chcesz wiedzieć, to ci powiem. I ostatni temat, który chcemy w naszym krótkim filmie, w tym krótkim materiale pokazać, który jest naszym zdaniem jednym z najskuteczniejszych tematów związanych z marketingiem. To są rekomendacje, one są najmocniejsze, najlepsze, najbardziej trwałe. Najmniej kosztują, albo być może przewrotnie powiem, dużo kosztują, bo jeżeli mamy takie rekomendacje, to trzeba było coś dać od siebie, że ta osoba zaufała i potrafi o tym powiedzieć innym. Słuchaj, znam go, znam ją, znam jego, znam ich, znam ten produkt, warto. Rekomendacje, czyli inaczej polecenie Twojego produktu, Twojej usługi innym ludziom, innym klientom. To rekomendacje podnoszą sprzedaż i tak naprawdę 95% właściwie naszej sprzedaży w organizacji, w naszej firmie, to są właśnie rekomendacje. No tak. Jest to takie zadowolenie i satysfakcja właściwie z naszej pracy, bo skoro mamy z tych rekomendacji najwięcej poleceń na nasze szkolenia, bo tym się zajmujemy, sprzedajemy szkolenia, dajemy ludziom wartość, wiemy, że ta wartość jest dobra, więc skoro tak jest, to znaczy, że chyba coś dobrze robimy, czyli dotrzymujemy słowa tego, które daliśmy przed szkoleniem, że zobaczysz, znajdziesz wartościowe treści do swojego biznesu, do swojego życia, w zależności gdzie jesteśmy. Skoro rekomendacje są tak ważne, warto, żebyś w swoim biznesie też wprowadził pewnego rodzaju standard w pozyskiwaniu rekomendacji. Czyli, że kończysz sprzedaż produktu bądź usługi i zaczynasz od razu proces brania rekomendacji. Można to robić oczywiście już w trakcie sprzedaży. To nie jest problem, żeby klientowi powiedzieć, jeżeli będziesz zadowolony z mojej usługi, chciałbym Cię poprosić o rekomendację. My czasem tak robimy podczas szkolenia, mówimy, że na koniec dnia będziemy chcieli poprosić Was o rekomendację. Jeśli ktoś z Was uzna, że to było wartościowe, to po prostu nam dajcie tą rekomendację. Dokładnie i trzeba sobie też to mierzyć, badać, kiedy to działa, czy na końcu szkolenia, czy przed sprzedażą danego produktu, czy być może potem, czy być może, a często tak jest, jak wiem, co daję, to mogę się zwrócić do tego swojego klienta po 2-3 miesiącach, pytając go wcześniej, czy możemy się tak umówić, że jak będziesz zadowolony, albo będziesz zadowolona, będzie Pani zadowolona, to mogę za 2-3 miesiące zadzwonić, skontaktować się i jeżeli wszystko będzie ok i dotrzymałem swojego słowa, to będę mógł poprosić o rekomendację. I dwie ostatnie wskazówki związane z rekomendacjami. Po pierwsze, przestań bać się o nie prosić. Ludzie się boją poprosić o to, żeby ktoś wyraził opinię na temat ich produktu i usługi, no chyba, że ten Twój produkt, ta Twoja usługa nie jest najwyższych lotów, no to ja to rozumiem. I druga rzecz, zbieraj zawsze więcej rekomendacji niż potrzebujesz. Nigdy nie wiesz, kiedy rekomendacje mogą być elementem, który przekona klienta do tego, żeby po prostu zaczął z Tobą działać. Dlatego wchodź w długofalowe relacje ze swoimi klientami i po prostu pracuj z nimi. Dobrze, myślę, że wyczerpaliśmy temat. Przecież temat jest jeszcze tematem rzeką, ale nie chcemy Was tutaj zamordować. W tym czasie wyczerpaliśmy temat, bo temat jest rzeką. Wyczerpaliśmy. Dobrze, a może podzielisz się z nami, jak to jest u Ciebie z tym marketingiem, jak sobie z nim radzisz? No właśnie, czy Ty masz swój system pozyskiwania rekomendacji od klientów? Jak to po prostu wygląda u Ciebie w firmie? Jak to wygląda właśnie w firmie? Podziel się z nami komentarzami tutaj na dole. Jak to mówi młodzież, daj saba nam, jak tylko możesz to kliknij, jak to była dla Ciebie jakaś wartość. Zapraszamy Cię na naszą stronę www.dna-biznesu.pl i zapisz się na newsletter. Zawsze będziesz miał świeże info od nas. No i bądź z nami oczywiście już w następny wtorek o godzinie 18, bo mamy dla Ciebie niesamowity kolejny materiał. Tak, a możesz powiedzieć jaki? Nie mogę, bo to jest tajemnica. Aha, dobrze, więc dziękujemy i do zobaczenia. Pozdrawiamy, pa!